ponerse en contacto con su agente de seguridad corporativa más cercano. Jestem na miejscu. Trzeba czekać. Cześć, Vi. Jak się trzymasz? Bywało lepiej. Wiem. Widać po mnie. Fajny wózek. Nowy? Ten sam. Nie jesteś w nastroju do pogaduszek, co? Nie bardzo. Przepraszam. To co się stało? Potrzebuję z kimś pogadać. No. Najpierw obejrzyj. Witam. Nazywam się Arif Iqbal, a to jest WNS. Znowu martwi politycy? Temat dnia. Obejrzyj. Rutynowa kontrola drogowa naprowadziła NCPD na trop niebezpiecznego porywacza i mordercy. Do incydentu doszło na skrzyżowaniu 7 i 15 alei. Przedstawiamy nagranie z policyjnych kamer. 10.38, powtarzam, 10.38. Rejestracja 2AA6244. Opuszczamy pojazd. Odbiór. Wyłaź już! Ręce do góry! Spokojnie, panie władzo. Bez nerwów. Zamknij się! O, kurwa! Centrala! 10.53, 10.54. Powtarzam, 10.53, 10.54. Chłopiec nagrania to LeVar Martinez, lat 17. Rodzice zgłosili jego zaginięcie ponad miesiąc temu. Niestety, LeVara nie można było już uratować. Jego organizm nie wytrzymał ostrego wstrząsu septycznego. Sekcja zwłok wykazała, że nastolatkowi podawano bardzo wysokie dawki hormonów, sterydów anabolicznych, a także stymulantów. W samochodzie, którego właścicielem jest Anthony Harris, znaleziono przedmioty bądź materiał genetyczny należący do 7 innych zaginionych nastolatków. Niestety, ich dalszy los pozostaje nieznany. Choć Piotruś Pan, jak ochrzciły go niektóre media, przeżył postrzał, dotychczas nie odzyskał przytomności. Jego przesłuchanie jest więc niemożliwe. Będziemy informować o dalszym rozwoju wypadków, a teraz przerwa na reklamy. Ten Piotruś Pan to jakieś twoje stare śledztwo? Znałeś go? Nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. O co chodzi, skoro go złapali? Mój siostrzeniec, Randy, zaginął jakiś czas temu. A ten chłopak na nagraniu miał na sobie jego buty. O kurwa. Powiesz coś więcej o tym zaginięciu? Ja i siostra nie za bardzo się dogadujemy. Nawet nie znam szczegółów. Żałuję, że nie było mnie przy niej, kiedy tego najbardziej potrzebowała. I co, pewnie bali się, że podejdziesz do sprawy zbyt emocjonalnie i odsunęli cię? Zakazano mi zbliżać się do czegokolwiek związanego ze sprawą. A śledztwo prowadzi Gonaga, dupek i leń. I jak na razie gówno zrobił. Ja bym tego nie odpuścił. Wiem. I właśnie dlatego chcę cię prosić o pomoc. To co dokładnie mamy zrobić? Przesłuchać go nie mogę, bo gość jest warzywem. Ale mogę obejrzeć jego sny. Czekaj. Sny? Jest taka metoda. Chodź, powiem ci po drodze. To eksperymentalna metoda, ale już przyniosła pewne efekty. Zapisuje się sny tak, że można je odtworzyć jako brain dance. Masz dostęp do tych snów? Jeszcze nie. Ale mają je w laboratorium, do którego idziemy. Jesteś umówiony? Niezupełnie. Wejdziemy tam razem, ale... ale nie głównymi drzwiami. Sugerujesz złamanie prawa. Znajdziemy inne wejście i szybko wyjdziemy.
Nigdy tu nie byłem, więc musisz mi pomóc. Dobra. W środku nikogo nie będzie. Mają tu audyt i lab stoi pusty. Nawet nie musimy być cicho. Jak chcemy znaleźć ten braindance? Szukamy pokoju, w którym medytują sny dzieciaków dotkniętych autyzmem. Aha, pamiętaj. Prawdziwe nazwisko Piotrusia Pana to Anthony Harris. W tym pomieszczeniu na pewno nie trzymają braindance'ów. Zamknięte. Nie wejdę. Puste opakowanie po braindance'ie.
Ej, River! To chyba tutaj! Masz coś? Jeszcze nie. Anthony Harris. Spróbujmy w tych szufladach. River? A jakiś cieć nie mógł cię tu po prostu wpuścić? Nie mogę ryzykować donosu, że niucham w nie swoje River? Sprawy. Ja, Ven. Co ty tu robisz? Przecież wylali cię z policji. Jedynie zawiesili. A ty to kto? Wzywam policję! Prawdziwą! Czekaj, wysłuchaj mnie najpierw! Naprawdę, River? Nie dość ci kłopotów? Piotruś, pan porwał mojego siostrzeńca. Przykro mi, naprawdę. Ale trzymamy tu materiał dowodowy i mamy ścisłe przepisy. Jakie przepisy? Tu chodzi o życie jego siostrzeńca. Życie dziecka! Policja już zajmuje się tą sprawą. Idźcie! Wynoszcie musimy się, dostać już. Nagrania braindensów Piotrusia Pana. Mówię ostatni raz. Wyjdźcie. Ja, Ven, do cholery! Za kogo ty się masz? Pamiętasz swój pierwszy egzamin na studiach medycznych? Wiesz, ten, w którym tak świetnie ci poszło. Na pewno pamiętasz. W toalecie wybuchł pożar i wszystkich ewakuowali. Na 2 godziny. Nie wierzę, że rzuciłeś mi to w twarz. Nie chcę was tu nigdy widzieć. Szczególnie ciebie. Jeszcze go dobrze nie poznałeś, co? To drań. Przyjaźnimy się z Riverem. Nigdy dotąd mnie nie zawiódł. Ja też myślałam, że się przyjaźnimy. I dlatego odmówiłaś mu pomocy? Gdzie jest Braindance Harrisa? On nie śni. Czekaj. Jak to? Pocisk uszkodził korę mózgową. Jedyne, co mamy, to kakofonia wrażeń. Chcę... Spróbuj stymulacji audiowizualnej. On nie jest w spektrum. Ulubiony film albo piosenka pozwalają dotrzeć do autystycznych dzieci. Może warto spróbować. Wiem, że tu też chodzi o pobudzenie podwzgórza i wyprodukowanie hormonu. Ale Harris nie jest dzieckiem. Nigdy nie stosowałam tej metody na dorosłej osobie. Dlaczego nie spróbowałaś tego wcześniej? Bo w przeciwieństwie do Rivera, znam działanie mózgu ze studiów medycznych. A nie z książek czytanych komuś przez ramię. Spróbujmy tej metody. Nawet nie znam jego preferencji. Znajdę coś. Czy wtedy zgodzisz się spróbować? Idźcie już. Otworzę wam frontowe drzwi. Chodźmy, Lee. Wiem, od czego zaczniemy. Tak przy okazji, co wiesz o biochipach? Chodzi mi o relika Arasaki. Ma służyć do przechowywania śladu pamięciowego. Wiesz, chodzi tak jakby o czyjąś osobowość zapisaną na biochipie. Tak, wiem. Ale co w przypadku, gdy engram zacznie się nadpisywać na osobowość nosiciela? Nadpisywać? Nie wiem nawet, czy to możliwe. A czemu cię to interesuje? Nieważne. To nic takiego. Dzięki. The NCPD 9.
Co cię gryzie? Straciłeś odznakę. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie wiem. Jesteś trochę głupi, wiesz? No, wiem. Trudno przychodzi mi mówienie o tym, co mnie gryzie. W porządku. Powiedz mi lepiej, gdzie teraz jedziemy. Do Joss. Do matki Randy'ego. Joss myśli, że Randy po prostu zwiał z domu. Nie wspominaj jej na razie o porwaniu. Opowiesz mi coś o Randy'im? Jaki jest? Drobne kradzieże, prochy, ucieczki z domu. Wujek Glina opisze cię najlepiej. Są tacy ludzie, którzy zawsze przyciągają kłopoty. Randy jest jednym z nich. A co z ojcem Randy'ego? Minęło już parę lat, odkąd dostał czapę. Wojna gangów. O, czyli wzorowy rodzic. Joss została sama z trójką dzieciaków, ale to twarda sztuka. A dlaczego nie próbujemy znaleźć mieszkania Harrisa? Domu. Wątpię, żeby trzymał porwanych w mieszkaniu. I próbujemy. Chcę znaleźć u Randy'ego jakieś połączenie z Harrisem. Słaby trop. Najlepszy, jaki mamy. Nie boisz się, że Javen doniesie na ciebie do przełożonych? Przyjaźniliśmy się kiedyś. Nie sądzę, żeby to zrobiła. No, nie mówiąc o tym, że też mam na nią haka. Nawet jeśli nie zamierzam go użyć. Gdy przyjdzie co do czego, Javen zgodzi się nam pomóc? Tak. Wszystkie nasze sprzeczki kończą się tak samo. Kiedyś przy piwie wszystko ci opowiem. No to jak znajdziemy Randy'ego, jesteśmy umówieni na piwo. Chętnie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Trochę mnie tu nie było. Kiedyś przyjeżdżałem cały weekend. Dawne dzieje. Zmieniło się coś od ostatniego razu? Takie miejsca się nie zmieniają. Zajebista okolica. River. Albo masz do mnie jakiś... interes, albo wieści o Randy, bo inaczej byś się tu osobiście nie fatygował. Joss, poznaj V. No więc V, chodzi o Randy'ego? Joss, nie wiem, jak mam to powiedzieć. Randy... Randy został porwany. Porwany? Ale żyje, tak? River, mów do mnie! Policja złapała porywacza. Dostał kulkę i leży w śpiączce pod nadzorem. A gdzie jest Randy? Szukamy go, Joss. Tutaj. Kłótnia w niczym nam nie pomoże. To moje dziecko. Nie mów mi, jak mam się zachowywać. Joss. Musimy przejrzeć rzeczy Randy'ego. Po co? Żeby znaleźć jakiś ślad. Zaufaj mi, Joss. Tylko niczego nie zniszczcie. Randy nie lubi, kiedy się grzebie w jego rzeczach. Chodź, V. Dzieci bawią się przy przyczepie. Powiedz, żeby przyszły na kolację.
co o tym myślisz? Myślę, że dobrze się stało, że poznała prawdę o Randym. Tam jest przyczepa. Miej oko na każdy detal. Cześć, Monique. Cześć, Dorian. To twój kolega z pracy? Przyjaciel. Zostaniesz do jutra? Zobaczymy. Mama czeka na was z kolacją. To stara przyczepa Joss. Randy ją zajął, jak kupiłem im nową. Burdel jak u mnie za starych czasów. Przejrzyj śmieci, a ty się porozglądaj. Mam tu jakiś oldschoolowy kluczyk. Raczej nie tego szukamy. Jakaś gra. Ma kod nadania. Tainted Overlord. Jego ulubiona kapela. Dobrze go znasz? Na każde urodziny wysyłam mu jakiś album. Kurczę, widać jeszcze stare sznyty, jak mierzyliśmy wzrost dzieciaków. Dragi? Szkoda gadać. To wina społeczeństwa. Zostawił w szafie ulubioną bluzę. Wygląda na drogi sprzęt. Randy miał pieniądze? Chyba żartujesz.
Randy nie mógłby sobie pozwolić na taki sprzęt. To drogi komputer. Zobaczyłbym, co ma w środku, ale nie znam hasła. Dasz radę je jakoś złamać? Jasne, spróbuję. Proszę. Pomóż mi to przejrzeć, co? W takim wozie złapali Harrisa. Blokada ulic? Kurczę, ja pamiętam ten dzień, River. Mieszka niedaleko starej szkoły, zanotuj to. Strasznie empatyczny człowiek z tego Antoniego, co nie? Ustalił tożsamość Randy'ego i wysłał mu grę w prezencie. To ta sama, którą znalazłeś w szufladzie. Z kodu nadania wynika, że Kutas wysłał ją na Badlandach. Koleś podszedł Randy'ego jak zawodowiec. River, czy ty kurwa widzisz to, co ja? Nie, nie wierzę. Dlaczego Randy miałby to zrobić? Oni się nie tylko umówili, ale wygląda na to, że Randy cieszył się na spotkanie jak na wycieczkę do Luna Parku. Ja pierdolę. Ten skurwiel namieszał mu w głowie. Natalie musiała być jedyną osobą, której Randy ufał. Możemy zobaczyć tę stronę z linku? Coś jest niepokojącego w tej kreskówce. Aż mam gęsią skórkę. Jest jakiś link. To chyba ten, o którym pisał Randy. Zobaczymy. Ta strona Antonego Harrisa. Kurwa, aż ciarki przechodzą. W
To jest popieprzone, River. Koleś żerował na dzieciakach z problemami. Polował na takich jak Randy. To przeze mnie. Gdybym zwrócił uwagę na to, co się dzieje. Pogadał z Randym. Daj spokój, to nie twoja wina. Tu był jakiś plik. Niestety usunięty, ale została nazwa. Ta nazwa... Czy ten filmik w folderze Randy'ego nie nazywał się jakoś podobnie? Ej, patrz. Nazwa tej kreskówki zgadza się z brakującym plikiem ze strony Harrisa. To jest to, czego szukaliśmy dla Javen V. Mamy to. Randy musiał go ściągnąć ze strony. Ale rozumiesz, co to znaczy? To może być klucz do umysłu Harrisa. Oby. Ej, może jak użyjesz jakiejś netranerskiej magii, to coś jeszcze wyjdzie. Jakiej magii? Trudno. Poradzimy sobie bez tego. Kreskówka, River. To może być to, czego szukaliśmy. Wyślij ją do Javen. Pamiętasz, co mówiłeś? Może skłoni Harrisa do śnienia. Wysyłam od razu. Okej, napisała, że odezwie się rano. I że jestem draniem. I... chodźmy coś zjeść. Słuchaj, nie straszmy za bardzo, Joss. Jesteśmy na tropie i jutro będziemy wiedzieć więcej. Tyle wystarczy. Dorian, proszę. Ale to naprawdę smakuje... Skończyliśmy, Joss. Zjadłyście? To do łóżek, spać. Wujek! Zostało dla ciebie. Dzięki, Monique. Powiedzcie, że coś macie. Jutro dowiemy się więcej. Przesłałem materiał do laboratorium. Jest duża szansa, że rano się dowiemy, gdzie jest Randy. Kiedy ostatnio coś jadłeś? Wczoraj. To jedz. Ja nie jestem głodna. Dzięki, może później. River! Powiedz mi, ale tak szczerze, znajdziesz go? River to świetny śledczy. Na pewno go znajdzie. Nie poddam się, Joss. Joss, czy V może się przespać do jutra w przyczepie Randy'ego? Tak, tak. Zostaniesz, prawda? Musisz mi pomóc doprowadzić tę sprawę do końca. Zostanę. Dasz sobie tam radę? Jasne. Za chwilę pójdę się położyć. Musi być ci ciężko samej z trójką dzieci. Z mężem wcale nie miałam lżej. W najlepszym wypadku po prostu nie było go w domu. Czasem wolałam, żeby zniknął gdzieś na miesiąc, nie dając znaku życia, niż kręcił się w pobliżu. Aż tak źle z nim było? Motocykl i autostrada. To był jego świat. Za to w domu... coś ci opowiem.
Raz wziął ze sobą Doriana do miasta coś załatwić. Wiesz, jak ojciec i syn. Wrócił wieczorem, pijany, awanturując się, że nasłałam na niego gliny. A nasłałaś? River go znalazł w jakiejś knajpie i zabrał Doriana do domu. Szkoda słów. Ulżyło ci, kiedy go zabrakło? Płakałam każdej nocy przez kilka tygodni. Zabito mi męża V, ojca moich dzieci. Przepraszam. Randy zamknął się w sobie, a miałam na głowie jeszcze dwójkę maluchów. Było mi źle z nim i bez niego. Pewne sprawy nie mają dobrych rozwiązań. Jak zginął? Aldecaldos powiedzieli mi tylko, że honorową śmiercią. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Identyfikowałam jego ciało. Miał dziurę zamiast twarzy. Nie wiem, gdzie w tym honor. Zostawmy ten temat. Trzymaj się, Joss. I obudź się. Przecież nie śpię. Dzwoniła Yawen. Mamy to. Kreskówka zadziałała i zaczął śnić. Masz braindance? Tutaj. Wepnij to i połącz się z komputerem. Chcę mieć podgląd na monitorze. Szybka ta twoja pani doktor. Nieźle. Co się z tobą dzieje, Antony? Wiesz, że będę musiał to zgłosić. Cofnęliśmy się do czasów szkolnych Harrisa. A to nie jest normalne, Antony. Zabiłeś Liamowi jego żółwia. Był chory. Ciągle się chował w pancerzu. Nie jadł. Chciałem mu tylko pomóc. Wstrzykując somatotropinę? Oszalałeś? Czy to jest coś, czego uczył cię twój ojciec? Przygarnęli cię dobrzy ludzie, zaufali ci. A ty jak im odpłacasz? Umarł ci kolega, rozumiem, ale... Ale to cię nie usprawiedliwia. Pierdol się. Coś ty powiedział? Dosyć tego. Dyrektor dowie się o wszystkim. Twoi nowi rodzice również. Widzę, że jaki ojciec, taki syn. Ani słowa o moim ojcu! Tak, gówniarzu, wiem o wszystkim. Wasza farma padła, więc twój stary strzelił sobie w łeb. Zamknij się! Zamknij pysk! Nie masz prawa mówić o moim ojcu, śmieciu! Nie masz prawa! Nie masz prawa! Był zbyt słaby! Ja tylko chciałem pomóc! Kojarzę tę strzelaninę w szkole. Omawialiśmy ją w akademii. Czekaj, sprawdzę, która to była szkoła. Laguna Bend. Niestety w latach 50. zalali ją razem z całym miasteczkiem. Ale przynajmniej wiemy, w jakiej okolicy mieszkał Harris. Okej, chyba wiemy już wszystko. Trofeum z 2042 za pierwsze miejsce w międzyszkolnych zawodach zapaśniczych.
Tony! Harris wygląda tu na jeszcze młodszego. Widzisz? Ta krowa jest chora, jak cała reszta. Gdzie ty znowu polazłeś? Chodź tutaj! Idę! Bez szans na identyfikację. Młody był tresowany przez ojca. Wygląda na komputer do sprawdzania funkcji życiowych bydła. Tony! To mnie! Tak, tato. Czy ty o czymś nie zapomniałeś? Mówię do ciebie! Nie wiem. Poziom choliny i metioniny. Co widzisz? Za niski? Miałeś sprawdzić przed pójściem do szkoły. Masz mi coś do powiedzenia? Ta krowa umrze przez ciebie. Zabijesz ją, tak jak zabiłeś matkę. Przepraszam. Nie przepraszaj, tylko podkręć jej hormony. A potem wyłącz tę cholerną kreskówkę. Ile razy ci mówiłem, że masz jej tak nie zostawiać? Wtryski, którymi podawano leki dla krów. Ludzie jedli mięso nafaszerowane tym gównem. Pół dnia próbowałem wyłączyć to gówno. Suplementy w tej pasze miały utrzymywać bydło w dobrym zdrowiu. Okej, chyba wiemy już wszystko. Chyba to miejsce, Vi. Nowsze wspomnienie, to jakieś przewodniówka. Jest zegar. Godzina przed północą. Wygląda na to, że Piotruś Pan zrobił z tej farmy małą fortecę. Paliwo. Pewnie na jakiś czas zrobili to warsztat samochodowy czy coś. Pierdol. Trzyma porwanych chłopaków jak krowy.
co ja? Śmieciarka daje sygnał do wyładunku. To znaczy, że niedaleko jest wysypisko. Stempela testu jednostki pożarniczej. Rejon południe. Świetnie. Patrz, kolejny. Nigdzie nie widzę Randy'ego. Ten komputer jest podłączony do boksów. Gdzieś musi być inny komputer, do którego Harris podłączył miny i wieżyczki. Sygnatura modelu farmy wskazuje na Petrochem. No i gdzie ty idziesz, Mike? Hej, to te wieże świetlne. Promowały wtedy nowy album Askrax. Co godzinę miały inny kolor. To już chyba wszystko. No nie wiem, River. Rozejrzyjmy się jeszcze. Jak uważasz? Jestem pewien, że to już wszystko i... Dobra, pewnie masz rację. Chodź tu, urwij się. Zrobisz sobie krzywdę. Tony się tobą zaopiekuje. No już, spokojnie. Dobra, River. To co właściwie mamy? Wiemy, że Harris wciąż mieszka w okolicy starej szkoły, dziś już zalanej. Z farmy widać miasto i wieże świetlne. To jakieś kilka mil od zabudowań. Wiemy, że w pobliżu farmy jest wysypisko. Kod nadania gry, którą Randy dostał od Harrisa, wskazuje na Badlandy. Wieże świetlne promowały album Askrax, zmieniając kolory w stałym rytmie. A że znamy godzinę... 11 wieczorem. Tak, czyli farma leży na wschód od miasta, a dokładniej południowy wschód. Stempel atestu jednostki pożarniczej to rejon południe. Wiemy, że model farmy wyprodukował Petrochem, więc reszta odpada. To daje nam tylko jeden wynik. To musi być farma Edgewood. Więc? Udało się? Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. V, jedziemy. Pierdolę, V. Oby się udało. Musi się udać. Zrobiliśmy więcej w dwa dni niż NCPD przez całe śledztwo. To akurat żaden wyczyn, ale tak. Dzięki, V. Za wszystko. Znajdziemy go, River.
Tak, kurwa. Gdybym wiedział wcześniej, co go gryzie... To nie twoja wina. Jestem jego wujem, Vi. Nie było mnie przy nim. Kurwa! Trzymaj się, Randy. Błagam. Trzymaj się, Vi. River, to jest ta farma. Udało się. Wiem. Teraz do obory, szybko. I biegiem do obory.
ten amen. Poszukajmy innej drogi. Tutaj, River, szybko! Ja pierdol. Żyje. Zdążyliśmy. Wyłącz tę cholerną maszynę, inaczej nie odłączę Randy'ego. Randy, nie. 10.52. Powtarzam, 10.52 na farmie na południe od miasta. Tak, kurwa, przyślijcie skład. Tak, przesyłam namiary na lokację. Co najmniej kilka osób. Pośpieszcie się. Aha, uwaga na automatyczny system obrony na miejscu. Bądźcie ostrożni. Dobra, wszyscy odłączeni. Sprawdź pozostałych, może też żyją. Dobra. Dni. Żyję. Ej, spokojnie, już nic ci nie grozi. Ty, pomóż mi z Randy. Już, nie bój się, pomożemy ci. Jesteś odwodniony, ale wszystko będzie dobrze. Vi, pomóż mi z Randy'im. Udało nam się. Tak, udało nam się. Ale nie zostawię tak tego. Za to, co zrobił. Nie odpuszczę temu skurwielowi. Co chcesz zrobić? Zabijesz go? Właśnie tak. Uduszę go gołymi rękami. Ten chory pojeb musi umrzeć. Nie, River. Razem zajebiemy tego śmiecia. Doceniam ofertę, Vi. Ale to już sprawa między mną a Harrisem. Skorzystam z zamieszania i dorwę go po swojemu. Na pewno nie chcesz pomocy? Złapią cię. Nie złapią. Jestem byłym gliniarzem, pamiętasz? Zatrę za sobą wszystkie ślady. Pamiętaj, że wystarczy jedno słowo. Zawsze możesz na mnie liczyć. Na razie potrzebuję trochę czasu w samotności, ale będę pamiętał. Hej, zaraz odlatujemy. Zabierasz się z nami? Dzięki, Vi. Naprawdę. Bez ciebie nie dałbym sobie rady. Nie ma sprawy. Dzwoń do mnie, gdybyś zmienił zdanie. Albo jakbyś chciał po prostu pogadać.
Wszystkie ofiary w drodze, teren zabezpieczony, świadkowie przesłuchani. Przekaż Ramirez, biedni żeby chłopcy. Się tu ze swoimi chłopcami. Widziałeś kiedyś coś takiego? Do rana. 8 lat służby i pierwszy raz. Przejebany. Mm-hmm.